bramka tego, żeby była dogrywka, żeby jeszcze Legia wróciła do gry. No, czekamy, że to może się za chwilę stać, ten gol. Może się uda. Teraz Lopez na polu karnym, Pekard, Lukinias i szansa! Gol, gol, gol! Jest 1-1! Ebreli! Ebreli tutaj powoduje euforię przy Łazienkowskiej. Mamy remis w 59 minucie, ależ ta piłka była dobrze zagrana, idealnie podcięta i potem jednak ta liczba piłkarzy Legii w polu karnym to zaabsorbowanie defensywy. Gdzieś ten podział uwagi między kilku zawodników Legii, on był tutaj, myślę, kluczowy. Zobaczmy, skupieni. Takie dwa, trzy tempa, to było drugie albo trzecie tempo. Widzimy, Lopez świetnie dośrodkował. Ja już w głowie miałem jakiś taki czarny scenariusz, pewnie dlatego, że widać było, co się dzieje na boisku, że Legia nie uderza, Legia nie stwarza sytuacji. Natomiast tutaj w takiej może sytuacji, no mówiliśmy, że może coś się zacznie dziać i teraz trzeba na pewno rozsądku, teraz trzeba na pewno poukładać odpowiednio. Mladenowicz, ależ gol! Gol! Jest bramka! Jest! Czy tam dotykał piłki Emreli, bo on tutaj ruszył w kierunku kibiców. 2-1 dla Legii w 70 minucie. Co tutaj się wydarzyło? Nieprawdopodobny, przeciwnik stanął. Wydaje mi się, że od... jakby odcięli prąd piłkarzom Slavii. Oni naprawdę te 2-3 minuty, to już nie było takiego wyjścia do kontrataku. To było czekanie, zobaczmy. Mladenowicz i głową tutaj chyba trącił jeszcze piłkę. Oczywiście, oczywiście, to by nie wpadło. Brawa tutaj dla Emreliego. Drugi gol, to będzie jego mecz. Oby tak było. Czwarty i piąty gol w kwalifikacjach europejskich pucharów Emrelego. To jest 3 gole zdobyte przez napastnika reprezentacji Azerbejdżanu.